ramach tego programu Beat City 2, w który wpisany jest również Inowrocław, oprócz Bydgoszczy, Torunia, Włocławka i Grudziądza, marszałek przewidział środki finansowe z Unii Europejskiej w wysokości 85% wsparcia właśnie na takie zadania, jakie chcemy zrobić. I na ten tunel, i na parking, na rozwiązanie problemów komunikacyjnych w Inowrocławiu pod takim kątem, aby umożliwić szybkie, sprawne przemieszczanie się mieszkańców naszego województwa między Inowrocławiem, Bydgoszczą, a Toruniem, Toruniem a Inowrocławiem, Włocławkiem czy Grudziądzem. Są na ten cel pieniążki przygotowane przez marszałka, pracują urzędnicy w Urzędzie Marszałkowskim nad tą koncepcją i pracujemy my. I my też mamy pomysły, my też mamy takie propozycje do wpisania się w ten program. Koszt całości realizacji zadań, tak też przy okazji jedynie wspomnę, w ramach tego Beat City, to nie tylko ulica Magazynowa, przy której się znajdujemy w tej chwili, ale to również inne miejsca w Wrocławiu. Łącznie szacujemy, że nasze inwestycje w ramach tak zwanego Beat City pochłonęłyby aż ponad 130 milionów złotych. Mieściłyby się w ramach tej kwoty różne inne zadania. Jakie jeszcze? Pani Aleksandro, proszę bardzo. Chcielibyśmy stworzyć, poczynając jakby od parkingów, o których mówił Pan Prezydent, tutaj zlokalizowanych w pobliżu ulicy Magazynowej, taki system informacji o ilości wolnych miejsc parkingowych i to w pierwszej kolejności oczywiście dotyczyłoby Magazynowej. W następnych latach będziemy rozbudowywać ten system o parkingi zlokalizowane w strefie uzdrowiskowej i w dalszej kolejności spróbujemy objąć wszystkie newralgiczne miejsca na terenie miasta, gdzie borykamy się z takimi trudnościami.